Wyjątkowo trafioną inicjatywę gospodarczą podjął pan Andrzej Zając. Młody, energiczny, z otwartą głową, nie tylko pomaga potrzebującym i poprawia stan bezpieczeństwa publicznego, ale i zarabia przy tym niemałe pieniądze. Otworzył pan pierwszą w kraju koncesjonowaną firmę tego typu. Skąd taki pomysł? Wydaje mi się, że nie tylko w kraju, ale i w Europie jest to pierwszy taki pomysł. To zupełny przypadek. Wielkie pomysły rodzą się tylko i wyłącznie przez przypadek. Ale to... Przepraszam. Tak. Kiedy? Nie wiem. Muszę zobaczyć. Oj nie. Nie. 14 nie damy rady. Nie, 16 dopiero. Tak. Ja mam stolarzy 14. Ta, ale... Ile? Proszę pana, no ale to 23 tysiące. No, oczywiście, ale to musimy się zobaczyć osobiście, bo przepisy inaczej nie pozwalają. My musimy dopełnić pewnych formalności. No, chyba pan to rozumie. Pełna oferta. Rozumiem. W takim razie konkurencyjne ceny. Tak. Zapraszam serdecznie. Do widzenia. Jeżeli pan jest monopolistą, to jak ceny mogą być konkurencyjne? To bez sensu. Nie? No. Oczywiście. Ale 23 tysiące to jest ładna liczba. Powiem panu... Pomysł. O pomyśle żeśmy rozmawiali. Tak, o pomyśle. Pomysł przyszedł mi do głowy, jak poszedłem po swój pierwszy zasiłek do Państwowego Biura Bezrobocia. Nie, to chyba jest Rejonowe Biuro Prac. I tam zobaczyłem taki chaotycznie poruszający się tłum. Wziąłem od nich, wie pan, wtedy po 2 złote. I tak powstała pierwsza manifestacja. A dzisiaj organizuje pan największe akcje protestacyjne. To nie tak, panie redaktorze. Ja ich nie organizuję. Ja po prostu profesjonalnie staram się im pomagać. W sprawnym, skutecznym prowadzeniu takich imprez. Na przykład górnicy, stoczniowcy, pielęgniarki. Przecież oni sobie zupełnie nieźle radzą. A co z takimi krawcami, handlowcami, czy na przykład gospodyniami domowymi? Przecież nawet ratownicy wodni nie są w stanie poradzić bez profesjonalnej pomocy. Na czym polega pańska usługa? Dokładnie. Panie redaktorze, na kompleksowej obsłudze imprezy. W moim przypadku protestacyjnej. Organizuję przewozy, nagłośnienie, projektuję trasę przemarszu, opracowuję listę aresztowanych. Ponadto organizuję transparenty, kostkę brukową, pomidory, jajka, oczywiście po cenach hurtowych. Większość klientów życzy sobie również obsługę mediów, policji z ostatnio tak modnymi kulami gumowymi. Pewno po niektórzy jeszcze potrzebują pogotowia ratunkowego. Tak, ale przy planowaniu większej zadymy pobieramy opłatę z góry i doliczamy do faktury 20%. Szkodliwego oczywiście. No dobrze, a jednak powiedzmy kosztuje full service na przykład na 10 tysięcy osób. To znaczy z armatkami wodnymi i gwarancją na skuteczność? Udzielacie gwarancji? Tak, ale tylko do końca bieżącej kadencji Sejmu. A wracając do pytania o cenę. Jeśli klient nie korzysta z karty rabatowej, to jest 110 zł od osoby. Dzieci do lat 6
Połowę stawki. Kombatanci wojenni 30% zniżki. Kobiety ciężarne z niewypoczętymi dziećmi na ręku, będące inwalidkami wojennymi, bezpłatnie. Brutto. Tak, brutto. To szczerze mówiąc i tak nie mało. Ależ mamy też usługi tanie. Na przykład protest głodowy. 25 zł. Dziennie? No nie, na godzinę, panie redaktorze. Wydaje się, że to może drogo. Ale i tak koszty w całości refundują związki zawodowe. A teraz rozumiem, skąd takie zainteresowanie protestami. No, to oczywiście jedna z wielu przyczyn. No. Znamie naszych czasów. Chęć podróżowania, poznawania świata, zaistnienia w mediach i oczywiście osobistego tworzenia historii. Dziękuję panu za rozmowę. Naszym gościem był pan Andrzej Zając.